Do mediów dotarła informacja o śmierci Janusza Rewińskiego. Niedawno o stanie zdrowia artysty wypowiedział się jego bliski przyjaciel i tym samym zdradził, na co chorował zmarły. Krzysztof Piasecki rozmawiał z redakcją Faktu na temat bliskich stosunków, jakie łączyły go z niedawno zmarłym Januszem Rewińskim. Opowiedział m.in. o ich początkach w telewizji. Nie omieszkał się także odnieść do problemów zdrowotnych, jakie w ostatnim czasie dręczyły jego przyjaciela. Na co chorował Janusz Rewiński? Krzysztof Piasecki zdradził, że jego kolega po fachu już od wielu lat zmagał się z problemami zdrowotnymi. Janusz miał pierwsze załamanie stanu zdrowia po całym cyklu plam. Wylądował wtedy w szpitalu. Potem się dowiedziałem, że to chodziło o rodzaj cukrzycy, wyznał satyryk. Dodatkowo Piasecki zdradził, że gdy pytał przyjaciela o to, czy bada cukier, ten zawsze odpowiadał, że nie. Później stwierdził jeszcze, że brak wykonywania badań kontrolnych to częsta cecha u mężczyzn. Niemniej jednak nie wiadomo, czy cukrzyca miała związek ze śmiercią artysty. Janusz Rewiński wycofał się z życia publicznego. Krzysztof Piasecki zdradził, że Rewiński jakiś czas temu wycofał się z życia publicznego i zamieszkał na wsi. Dodatkowo miał mówić, że najlepiej żyje mu się samemu i nie potrzebuje nikogo do towarzystwa. Piasecki relacjonował, że gdy jeździł do aktora, to nigdy nie spotkał na miejscu ani jego żony, ani dzieci. Rewiński miał tam przebywać zupełnie sam,